Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię se margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecim z tematem. Transformers Generation Legacy Core Class Shockwave! Nasz ulubiony śliwkowy cyklop powrócił, tym razem w rozmiarze kiszonkowym, bo nie liczy się rozmiar, tylko technika, a przynajmniej tak sobie co rano powtarzam. Z postacią Shockwave'a jest jak z wampirami w filmach. Żeby spierdzielić tak dobry temat, to trzeba się naprawdę mocno starać albo pracować dla wytwórni Disneya. Tryb, cokolwiek to miało być, to dekoder telewizyjny z dodatkową antenką do odbioru kanałów porno. Ta konstrukcja jest jak sztuka nowoczesna. Zero jakiejkolwiek formy, a sztuką jest domyślenie się, co autor miał na myśli. W rzeczywistości to rozkraczony, leżący robot, którego transformacja jest równie prosta jak konstrukcja szczotki do kibla, a wystające z tyłu kończyny są tak mocno zakamuflowane jak kretyni w Sejmie. Tryb robota to klasyczny robot inspirowany tym przydrogim liderem z klasy Siege, którego wartość regulowała ilość niepotrzebnego plastiku dosypywanego do pudełek z figurką. Tryb ten to naprawdę ładnie wyglądająca figurka i nie ma co się dziwić, w końcu musi być chociaż jeden tryb, dla którego warto byłoby w ogóle wyczyścić portfel z kasy. Duża ilość paneli to idealne rozwiązanie, które doskonale ukryje wszystkie pęknięcia na tym plastiku tak cienkim jak straj taśma z dyskontu. Ja wiem, że jest to klasa Core i powinniśmy się cieszyć, że figurka nie jest w ogóle wykonana z makulatury, ale żądanie za niektóre figurki z tej serii 80 zł jest to szwindel równie wielki jak z tym całym PPK. Z akcesoriów, talerz do ciast i nostalgia kupującego do nabycia wszędzie, ale ja bym najpierw spróbował poszukać w sklepach. Czas start i udanego polowania! Jeżeli Wam się spodobało, dajcie mi lajka, jakiś komentarz. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, dajcie suba i kliknijcie dzwoneczek. Będzie YouTube Was wtedy powiadamiał, kiedy wrzucę jakieś nowe ścieki na kolejne figurki.